Witam. Dzisiejsza bajka na dobranoc to Tupcio Chrupcio i wizyta u dziadków, napisana przez Elizę Piotrowską. Tata wrócił z pracy w bardzo dobrym humorze. Mam niespodziankę, zawołał do mamy. Jedziemy na wycieczkę, już nawet kupiłem bilety na samolot, pochwalił się. Tupcio Chrupcio aż podskoczył z radości. Uwielbiał wycieczki, a do tego jeszcze nigdy nie leciał samolotem. Tata od razu pokazał mamie folder z biura podróży, a Tupcio pobiegł do swojego pokoju, żeby się spakować. Wyjął z szafy walizkę i włożył do niej rzeczy, które uznał za najpotrzebniejsze. Mały pociąg, samolocik, piłkę i inne zabawki. Ale będzie fajnie, cieszył się. Niestety, tata wszystko popsuł. Synku, tym razem jedziemy sami, tylko ja i mama, oznajmił. Ty zostaniesz u babci i dziadka. Ale ja nie chcę zostać u dziadków, rozpłakał się Tupcio. Chcę jechać z wami, chcę lecieć samolotem. Zobaczysz, że u babci i dziadka też będzie miło. Przecież zawsze lubiłeś do nich jeździć, pocieszała go mama pakując się. Poza tym jesteś już na tyle duży, że i bez nas możesz się świetnie bawić. Ale kiedy nadszedł dzień rozstania i rodzice odwieźli Tupcia Chrupcia do babci i dziadka na wieś, on nie pozwalał odejść tacie i mamie. Chcę jechać z wami, nie zostawiajcie mnie, prosił tuląc się z całych sił do mamy. Tupciu, nie płacz, przecież nie wyjeżdżamy na zawsze, wrócimy za 3 dni, tłumaczył mu tata. Wreszcie rodzice pojechali i Tupcio znów się rozkleił. Jak ty do mamusi i tatusia? Wtedy babcia wzięła go na kolana i tak długo kołysała w ramionach, aż się uspokoił. W objęciach babuni Tupcio nareszcie poczuł się bezpiecznie, a do tego babcia tak miło pachniała. Był to bardzo apetyczny zapach, więc Tupciowi zaczęło burczeć w brzuchu. Tupcio niespodziewanie otarł łzy, a potem zeskoczył z kolan babci i popędził do kuchni, a tam nie do wiary. Babunia przygotowała dla niego same pyszności, zupę marchewkową, wielki ser z dziurami, tort czekoladowy z bitą śmietaną i parmezan w kształcie myszki. Mniam! Tupcio oblizał się zadowolony. Po kolacji dziadek wyjął album z fotografiami i usiadł w wygodnym, miękkim fotelu przy kominku. Tupcio natychmiast wskoczył dziadkowi na kolana, bo bardzo lubił oglądać zdjęcia. Szczególnie te stare, na których mama i tata byli jeszcze bardzo mali. Dziadek, jak zawsze, zaczął opowiadać wnuczkowi różne rodzinne historie, a on słuchał z uwagą. Tupcio Chrupcio mógłby tak siedzieć z dziadkiem całą noc, ale wreszcie trzeba było iść spać. I wtedy znów posmutniał, bo przypomnieli mu się rodzice. Bardzo za nimi tęsknił. Babcia to zauważyła i powiedziała. Jesteśmy tacy szczęśliwi, że cię tutaj mamy, Tupciu. A potem głaskała go długo po głowie, czytała mu bajki na dobranoc i śpiewała kołysanki. Nocna lampka rzucała miłe, żółte światło. Tupcio wreszcie zasnął. Na drugi dzień obudziło go pianie koguta. Tupcio przetarł oczy, szybko wyskoczył z łóżka i popędził do pokoju dziadków. Babciu, dziadku, wstawajcie! Zawołał z przejęciem. Nie słyszeliście koguta? Trzeba iść do kurnika. Może już się urodziły kurczaczki. Szybko, szybko, no chodźcie! Tego samego dnia dziadek zrobił Tupciowi wielką niespodziankę. Pozwolił mu kierować traktorem. Babciu, patrz, jak mi dobrze idzie, wykrzykiwał szczęśliwy Tupcio. Ach, jak fajnie jest na wsi, myślał.
Dziadek trzymał go mocno na kolanach, a babunia uśmiechała się i machała im z dołu. 3 dni u dziadków minęły bardzo szybko. Tubcio nie nudził się nawet przez chwilę i nie płakał z powodu rozstania z rodzicami. Na dodatek nauczył się w tym czasie wielu nowych rzeczy, więc powiedział z dumą. Coraz więcej umiem, jestem już duży, mama i tata chyba mnie nie poznają. Gdy rodzice wrócili z wycieczki, Tubcio się pochwalił. Prowadziłem traktor, opiekowałem się kurczaczkami, jadłem najpyszniejszy tort na świecie, oglądałem stare zdjęcia, budził mnie kogut, wymieniał. A na koniec spytał. Kiedy znów przywieziecie mnie do dziadku? Koniec.